przechodzimy do punktu czwartego, którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 43, /480/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2014 rok. Czy jeszcze raz poprosić pana wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały? Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Państwo Prezydenci, ja rozumiem, że przedstawić, tak? Oczytać ten projekt uchwały? Chciałam zapytać, bo dzisiaj już słyszeliśmy ten projekt. Czytałem. Tak, czy Rada Państwa Miejska życzy sobie, żeby jeszcze raz odczytać? Ja myślę, że może tak. Dobrze, odczytamy. Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia, miejsce na wpisanie daty w sprawie zmiany uchwały nr 43/480/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętowicach na 2014 rok. Na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 73-76 Statutu Miasta Świętowice stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej. Rada Miejska w Świętowicach uchwala. Paragraf pierwszy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 43/480/13 Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętowicach w punkcie pierwszym, drugim na 2014 rok przyjmuje następujące brzmienie. Kontrola działalności Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych w referacie gospodarczym i obsługi urzędu w zakresie wszystkich wydatków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. W tym kontrola w zakresie zakupu paliwa w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w odniesieniu do rozdziału 75.023 paragraf 42.10 na kwotę 4.432,87 zł oraz 3.330,29 zł oraz rozdział 75.416 paragraf 42.10 na kwotę 1.334,45 zł. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Realizując wniosek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie rozszerzenia i uszczegółowienia przedmiotu kontroli w referacie gospodarczym i obsługi urzędu, niniejszym przedkładamy projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiocie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem przedstawionej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Rada Miejska podjęła 11 głosami za, przy 8 głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na rok 2014. Mamy obecnych 16 radnych, czyli jeszcze kworum zachowujemy, a w związku z tym przystępujemy do podejmowania uchwał i do otwarcia punktu 10. Pierwszą w porządku obrad jest uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Świętochłowice. Proszę zastępcę prezydenta miasta, pana Bartosza Karcza, o przedstawienie projektu uchwały.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Świętochłowice. Przyjęcie tego programu to jest coroczny obowiązek Rady Gminy. Program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa te zadania własne gminy, które z racji obowiązków ustawowych gmina, właściwie każda gmina w Polsce, no i w tym miasto Świętochłowice, także wykonuje. Tak jak mówię, no to jest uchwała, którą podejmujemy każdego roku. Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo. Ta uchwała również była omówiona, tak, na wspólnym spotkaniu komisji. Także czy szanowni Państwo radni mają jakieś pytania dodatkowe? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. W związku z tym oświadczam, że Rada Miejska podjęła przedmiotową uchwałę 16 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymujących się. Chciałam również dodać, że Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Tym samym zamykam punkt 10 obrad, przechodząc do punktu 11, którym jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego pomiędzy ulicami Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz drogową trasą średnicową. Proszę ponownie pana prezydenta o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego między ulicami Bytomską na zachód od ulicy Bytomskiej, Uroczysko na wschód od ulicy Uroczysko, na południe ulicy Krasickiego oraz na północ od drogowej trasy średnicowej. Już na komisjach szczegółowo tłumaczyłem, że to jest uchwała intencyjna. Znaczy rozpoczynamy pracę nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. On macie Państwo w załączniku, ten zarys mapowy, który obszar miasta jest objęty tym zakresem tej zmiany. No dopiero zaczynamy pracę. Zastanowimy się nad jakimiś nowymi funkcjami, które no w poprzednim planie jakoś się nie sprawdziły i nie spodobały w całości jakichś korzystnych zmian na tym terenie. No i czekamy na uwagi Państwa radnych, mieszkańców. Rozpoczynamy procedurę, która trwa minimum 9 miesięcy, bo czasami to może trwać dłużej. Oczywiście też cała ta procedura, która przewiduje też wyłożenie dla mieszkańców, możliwość wypowiadania się, zgłaszania uwag, no po to, żeby ten plan jakby odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców, a z drugiej strony też mógł spowodować jakieś korzystne zmiany na tym terenie. Proszę o podjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, czy są jakieś pytania w zakresie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dwóch. Trzy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, uważam uchwałę za podjętą. Stosunkiem głosów 13 za. Przy 13 głosach wstrzymujących się. Ja jeszcze. Przepraszam jeszcze raz. 13 głosów za, 3 głosy wstrzymujące. Tak. Dobrze. Ale było nas 15. Nie? Momencik. Nie było. 3, 6. No. Nie, było 16 osób. Teraz jest 17, zgadza się. Wszystko się zgadza. Dobrze. Czy szanowni Państwo sprawdziliśmy tutaj dane odnośnie głosowania i jego przebiegu są poprawne. Chciałam jeszcze powiedzieć, że Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych również zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Zamykamy w ten sposób punkt 11 porządku obrad, przechodząc do punktu 12, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Świętochłowice. Czy ponownie prosimy pana prezydenta o zabranie głosu? Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, bardzo proszę o podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Świętochłowice. No, tak jak dzieje się to każdego roku i też wtedy, kiedy następują jakieś zmiany, to podejmuję uchwałę, w którym te ewentualne zmiany, czy to właścicielskie, czy z uwagi na sieć aptek, czy rozkład godzin pracy, zmieniamy. Także w paragrafie pierwszym ten rozkład godzin pracy jest szczegółowo określony. Proszę o podjęcie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Tak jak i poprzednie uchwały, tak i tą powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytania w zakresie poruszanych kwestii? Nie. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 15 za. Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 15 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Zamykamy tym samym punkt 12 porządku obrad, przechodząc do punktu 13, czyli do podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2014. Zapraszamy na mównicę panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Piątek. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia zasad zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w 2014 roku. Paragraf pierwszy. Rada Miasta w Świętochłowicach uchwala, co następuje. Określa się następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków na jej realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środki przypadające według algorytmu dla powiatu Świętochłowice na 2014 rok to 1 191 868 zł. I tabela zawiera podział tych środków zgodnie z wnioskami, jeżeli chodzi o rehabilitację zawodową, to na rehabilitację zawodową przeznaczyć chcemy 21 936 zł 60 groszy. To jest tak jak mówiłam na komisji, jest to zgodne z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy, który jest realizatorem tego zadania. Większa część środków jest przeznaczona na finansowanie rehabilitacji społecznej, bo to 1 169 931 zł. I tutaj Państwo macie przedłożone szczegółowe rozdysponowanie tych środków. Ja tylko może woli uzasadnienia dodam, że, bo to jest ważne dla mieszkańców, że największe środki są przeznaczone dla, na warsztaty terapii zajęciowej, ale to jest kwota, która wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie i jest zgodne z tym przepisem oraz, że środki na turnusy rehabilitacyjne będą rozdysponowane w ten sposób, że w pierwszej kolejności będą dostawały to dofinansowanie dzieci wraz z opiekunami, następnie osoby o znacznym i lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym przyjmujemy zasadę przyznawania tego dofinansowania osobie dorosłej raz na 2 lata. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Te zasady były chyba podobne do tej pory, prawda, pani dyrektor? Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby odnieść się do zapisów przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, a w związku z tym ja tylko jeszcze chciałam poinformować, że również tę uchwałę Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Niepełnosprawnych zaopiniowała pozytywnie, a w związku z tym możemy przystąpić do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Szanowni państwo radni, uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymujących się. Zamykamy w ten sposób realizację punktu 14 i otwieramy punkt 15, a więc podjęcie... Przepraszam, 14. Zamykamy punkt 13, otwierając 14, którym jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez miasto Świętochłowice pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego Aktywny Samorząd. Czyli jeszcze raz prosimy panią dyrektor. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały, który... jeżeli zostanie przez państwa podjęta ta uchwała, na wyrażenie zgody na realizację przez miasto Świętochłowice pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego Aktywny Samorząd.
Proszę Państwa, tak jak napisałam w uzasadnieniu, w 2014 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu pilotażowego Aktywny Samorząd w 2014 roku. Przewiduje się powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych samorządom powiatowym. Stąd konieczność uchwalenia tej uchwały co roku. Dlatego bardzo proszę, dlatego że to jest otwarcie furtki dla mieszkańców Świętochłowic, osób niepełnosprawnych do ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania w zakresie tutaj przedstawionych modułów i różnych działań. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni chcą się odnieść do zapisów uchwały? Nie widzę. Ta uchwała, jak również poprzednie, została zaopiniowana przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Niepełnosprawnych i zrobiła to pozytywnie. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 17 głosami za. Zamykamy punkt 14 porządku obrad, przechodząc do punktu 15, a więc do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 i ponownie prosimy panią dyrektor na mównicę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam projekt ustawy, uchwały, przepraszam, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Na podstawie stosownych uchwał i paragrafów ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o pomocy społecznej Rada Miasta w Świętochłowicach ustala, co następuje. Przyjąć program osłonowy pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętochłowice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku. I tutaj proszę Państwa, w uzasadnieniu przyjęty to, co mówiłam na komisjach połączonych, przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Jest bardzo kompatybilny cały nasz program, który przedłożyliśmy jako załącznik. To jest w zasadzie to samo, co jest w programie rządowym, tylko w odniesieniu do naszej gminy i myślę, że bardzo ważna rzecz dla naszych mieszkańców, bo podjęcie tej uchwały umożliwi ubieganie się o dotacje z budżetu centralnego na realizację tych zadań. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Również tę uchwałę Powiatowa Rada do Spraw Niepełnosprawnych zaopiniowała pozytywnie i my również cieszymy się, że i mieszkańcy na pewno też, że ta uchwała i wszystkie inne dotyczące programów pomocowych, czy wszystkich możliwości, jakie miasto ma, aby naszym potrzebującym mieszkańcom miasta pomóc, wykorzystujemy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w temacie projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 17 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Zamykamy punkt 15, przechodzimy do punktu 16, do przedstawienia i podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ponownie prosimy panią dyrektor Danutę Piątek o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Rada Miejska uchwala, co następuje, na podstawie stosownych aktów wykonawczych.
Paragraf pierwszy. Podwyższa się kryterium do 150% dochodowej, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego dla gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania lata 2014-2020, monitor Polski z 2013 roku, pozycja 1024, paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętochłowice. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku. Proszę państwa, jako Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuujemy realizację zadania, które realizujemy już od 7 lat. Poprzednie ustawa, której był zawarty program rządowy państwa w zakresie dożywiania, nie obligowała ośrodków pomocy do podwyższania tego kryterium, gdyż to było już ustawą wyznaczone. Niemniej teraz jest to uchwała Rady Ministrów i zawarte w tej uchwale wytyczne wskazują na to, że abyśmy mogli przyznawać dzieciom pomoc od kryterium, tak jak było przez 7 lat, od 100 do 150% rodzinom kwalifikującym się do pomocy, konieczność jest podjęcia tej uchwały. Jest to szczegółowo wyjaśnione w uzasadnieniu, także bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, również tę uchwałę Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w temacie omawianej uchwały? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 17 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zamykamy punkt 16 porządku obrad, przechodząc do punktu 17, którym jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Również poproszę panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały jest kontynuacją i odniesieniem do poprzednio przez państwa przegłosowanej, dlatego że ustawa o pomocy społecznej mówi, że pomoc na żywność mogą dostać rodziny, które dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego. Przyjęta przez chwilę przed państwa uchwała podwyższyła te kryterium do 150% i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodziny musiałyby zwracać te świadczenia. Podjęcie przez państwa tej uchwały w tej treści umożliwi rodzinom właśnie zwolnienie ośrodka pomocy społecznej z konieczności żądania zwrotu tych świadczeń. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie. Myślę, że szczegółowo ją umawiałam. Jest ona zgodna też również oczywiście z uchwałą Rady Ministrów w sprawie dożywiania. Także myślę, że w pełni uzasadniona i bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Szanowni państwo, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, jak również Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Czy ktoś z państwa chciałby się ustosunkować do zapisów uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. I jednocześnie chciałam stwierdzić, że bardzo cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy ten pakiet uchwał związanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej podjąć. Nie ukrywam, że mieszkańcy pytali, dlaczego nie w marcu. Oświadczam, po prostu dopiero teraz kancelaria dostała przedstawione projekty uchwał i jak najszybciej wdrożyła i przedstawiła je na sesji. Zamykam w ten sam sposób punkt 17 porządku obrad i otwieram punkt 18, którym jest
przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach o numerze 28/340/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania. Proszę zastępcę naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców, pana Rafała Makosza, o przedstawienie projektu uchwały. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach o numerze 28/340/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje. W uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach o numerze 28/340/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania w związku z zameldowaniem mieszkańców w nowo wybudowanych budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 39-39A w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego zmienia się opis granicy stałego obwodu numer 21 poprzez dodanie w załączniku numer 1 do uchwały w opisie granic tego obwodu po słowach Wojska Polskiego 24, 24A, B, 26, 30 do 46 parzyste numerów 39 do 39A. Paragraf drugi. Podział miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania uwzględniający zmiany granic obwodu numer 21 wskazane w paragrafie pierwszym określa załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętochłowice. Paragraf czwarty. Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie śląskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Katowicach. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak wspomniano w uzasadnieniu, z uwagi na postępujące zmiany w zakresie zabudowy miasta istnieje konieczność korekty podjętej uchwały poprzez dostosowanie granic obwodu numer 21 do stanu faktycznego. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo panu zastępcy naczelnika za przedstawienie projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Rafał Świerk. Wysoka Rado, nie ulega kwestii, że to jest konieczność podjęcia tej uchwały. Natomiast dziwi tylko fakt, że na paręnaście godzin przed sesją utrzymujemy projekt takiej uchwały. Mam tutaj informację, że mogliśmy dyskutować w tym temacie. Informacja została wytworzona przez pracownika Urzędu Miejskiego gdzieś na wysokości, żebym nie pomylił, 11 marca, a do informacji, do BIP-u poszło to 14 marca, więc myślę, że to dwa tygodnie czasu było, żebyśmy przynajmniej mieli to na tą sesję, bo ta sesja drugiego to jest dwa tygodnie różnicy czasowej. Nie wiem skąd akurat coś takiego, bo z tego wynika, co dzisiaj żeśmy dowiedzieli, że do 10 kwietnia trzeba podjąć tę uchwałę. No trudno, żebyśmy podejmowali uchwałę albo z powodu tej uchwały zwoływali sesję. Natomiast no, prosiłbym, żeby na przyszły czas w tak ważnych kwestiach dać się Radzie zapoznać wcześniej z tym, żeby nie było sytuacji takich, że... Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan prezydent, rozumiem, udzielenie odpowiedzi. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie przewodniczący. Jakby, ponieważ wiem, że w kwietniu planowany jest drugi termin sesji, zwyczajnej sesji, na której ma stać między innymi strategia rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2030. Pierwotnie było założenie takie, że ta sesja ma odbyć się 9, a więc projekt uchwały o zmianie okręgów miał iść do państwa, no oczywiście na 8 dni wcześniej, na 7 dni pełnych wcześniej, czyli najpóźniej trafiłby dzisiaj. No ale ponieważ okazało się, że zgodnie z panią też przewodniczącą termin tej sesji to jest 16 kwietnia, no to okazało się, że już wtedy podjęcie tej uchwały jest po terminie. Natomiast wydawało mi się, że te dwie uchwały, tak jak mówię, nie wprowadzają żadnych zmian w obecnych okręgach wyborczych, jedynie porządkują tą sytuację
powstania w danym okręgu wyborczym nowego budynku, no i po utworzeniu dwóch obwodów zamkniętych, też tworzonych przy każdych wyborach. Także no, tu nie ma nic, co mogło być w jakiś sposób dyskusyjne. Natomiast oczywiście wszystkie projekty zmieniające okręgi wyborcze w jakimś większym stopniu, no to muszą być dostarczone wcześniej. Dziękuję. To jest materiał, który mógł być dostarczony 2 tygodnie wcześniej. Czy on będzie teraz, czy za tydzień uchwalony, byle zdążyć. Dlatego ja jeszcze raz sygnalizuję, że to nie jest jakieś tam upieranie się życzeń, tylko dużo było czasu i niekoniecznie trzeba było to tak, w takim trybie. Wtedy nie trzeba byłoby się zastanawiać, czy sesja będzie 2, 9, czy 16. Dziękuję ja bardzo. Ja może jeszcze Pani Przewodnicząca, tak, celem uzupełnienia tego, co powiedział Pan Prezydent, dlaczego ta uchwała trafiła dopiero w takim momencie? Z jednej prostej przyczyny. Dlatego, że ustawodawca w artykule 13a paragraf 4 nałożył na prezydenta miasta również obowiązek konsultacji społecznych siedzib obwodowych komisji wyborczych. Myśmy taką informację zamieścili, tak jak pan radny powiedział, 14 marca. Jednak z treści tego artykułu wynika, że zainteresowani mieszkańcy naszego miasta mogą przedkładać prezydentowi miasta na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tenże termin narzucony przez ustawodawcę upływa w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja, 31 marca. W związku z powyższym mogliśmy przedłożyć panu prezydentowi najwcześniej projekt tejże uchwały do podpisu dnia następnego, czyli 1 kwietnia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że te terminy są bardzo krótkie, ale no, takie są terminy wyborcze. Jak się przyjrzymy kodeksowi wyborczemu, to tutaj naprawdę mamy bardzo krótkie terminy. Niemniej jednak no, terminy nie są zależne od nas, a pan prezydent musiał czekać no, do samego końca, uwzględniając ewentualne wnioski mieszkańców w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Taki wniosek żaden na ręce pana prezydenta nie wpłynął, ale co byliśmy w stanie dopiero stwierdzić po upływie tegoż terminu, co nastąpiło po dniu 31 marca. Czyli pan prezydent mógł projekt tej uchwały podpisać 1 kwietnia. I w tym terminie dopiero państwo mogliście tą uchwałę projekt tej uchwały otrzymać. Natomiast brak tychże konsultacji, no nie dosyć, żeby stanowiło naruszenie tego artykułu 13a paragraf 4 kodeksu wyborczego, co by jeszcze oznaczało, no, że prezydent no, nie liczy się z głosem mieszkańców, prawda? A mieszkańcy mają prawo wniesienia wniosków w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, które to siedziby są określone w tym załączniku do tej uchwały. W związku z tym no, nie mogliśmy postąpić inaczej. Powiem więcej, no, te terminy naprawdę w kodeksie wyborczym są bardzo krótkie, bo z kolei no, z tego paragrafu artykułu 13 tejże uchwały wynika, że ta uchwała musi zostać podjęta najpóźniej do 10 kwietnia w przypadku tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo tą uchwałę podejmuje się najpóźniej w 45 dni przed dniem wyborów, co wypada faktycznie do 10 kwietnia. Więc ustawodawca dał termin 10-dniowy na podjęcie tej uchwały. A nawiązując do tego, co powiedział pan prezydent, no, z uwagi na to, że sesja była zwołana na 2 kwietnia, przepraszam,
tak, 2 kwietnia, no to musiało to trafić w takim, a nie innym terminie. Gdyby sesja była później, to państwo mieliby więcej czasu na zapoznanie się z projektem tej uchwały. W związku z czym, no to nie był jakiś taki celowy zabieg, tylko po prostu, no to wynika z przepisów ustawy. No musimy się po prostu przed tymi wyborami kolejnymi, no uzbroić w cierpliwość, no bo faktycznie te terminy są bardzo krótkie. Na przykład, jeszcze tak nawiązując do tych krótkich terminów, na przykład do 2 maja upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 2 maja, a 4 prezydent już musi podpisać zarządzenie, w którym powoła składy tych komisji. Czyli raptem mamy 2 dni robocze, a pracy od że tak powiem, zamknięcia możliwości zgłaszania kandydatów do podpisania tego zarządzenia jest, no, mamy 2 dni, a pracy naprawdę mamy bardzo dużo. Ale tak jak powiedziałem na początku, terminy wyborcze no, są takie, a nie inne. To tak celem wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wyjaśnienie, ja tylko chciałam powiedzieć, że rzeczywiście tutaj być może nieszczęśliwie nałożyły się daty, tak, o których tu wspomniał i terminy. Wspomniał pan zastępca naczelnika, no oraz fakt, że sugerowane daty sesji uległy zmianie. Ja to tak interpretuję. Moja wypowiedź ma to na celu, że nawet projekty uchwał, które niekoniecznie już były definitywne, to czy informacje o tym, by pomogła na przykład komuś, kto chciałby zgłosić jakieś zmiany, pomogłaby tej procedurze. Oczywiście, że my tam na wielkich zmian nie prowadzamy, bo pan naczelnik do nas zgodzi, że to jest jakiś w tym momencie przynajmniej schemat. Natomiast o co chodzi, że ta informacja dotarła, że coś takiego się szykuje i wtedy jest inna nić współpracy, prawda? Że my wiemy, że trzeba o tym pomyśleć też przy organizowaniu terminu sesji, ja mówię tutaj w imieniu może pan przewodniczący. A tu o to chodzi, żeby to po prostu wszystko było zdrowe. Nie chodzi o to, że poprawa się nie wyskoczy i to trzeba według prawa robić. Natomiast mówię o tym informacji, która by wiele rzeczy mogła, że tak powiem, złagodzić, skrócić, by było wszystko wiadomo. Dlatego tylko tyle chciałem podkreślić. Rozumiem. Tylko zapytam jeszcze, czy ja dobrze zrozumiałam, że tutaj kwestia dotrzymania terminu 31 marca i tutaj, że tak powiem, podanie radnym do wiadomości już danego projektu uchwały. To znaczy termin składania wniosków przez mieszkańców naszego miasta upłynął 31 marca. I wtedy projekt tejże uchwały przyjął już ostateczny kształt. I wtedy mogliśmy przedstawić panu prezydentowi do podpisu. I to jest istotne. Co prawda, żaden wniosek nie wpłynął, ale musieliśmy po prostu czekać, no, licząc na to, że może jakiś wniosek wpłynie. I on mógłby zmienić kształt tej uchwały. Załącznik do tej uchwały, tak? Dokładnie tak. Dokładnie. Dobrze. Tak. Dziękuję jeszcze raz. Ja dziękujemy za wyjaśnienia. Rozumiemy. Po prostu pracowali na materiale pod tytułem projekt uchwały. Nie wiem, czy jasno, nie chodziło o ostateczną uchwałę, bo projekt uchwały jest tym materiałem, na którym się pracuje. Na pewno byśmy byli poinformowani wtedy, że czekamy do 31. Ja się tu nie czepiam terminu, tylko samej procedury współpracy tego, żebyśmy w końcu na miarę dobry czas dostawali nie tylko uchwały w sprawie powołania tego obwodu, tylko różne inne. Rozumiem, że tutaj tak jak podjęliśmy decyzję, że jeśli spływają uchwały wcześniej przed sesją, to od razu kancelaria, że tak powiem, przekazuje je radnym. Chodzi pewnie o ten fakt, prawda, żebyśmy również wcześniej... Tak, oczywiście, dlatego ja już też powiedziałam, że zależało nam na tym, tak jest, aby te uchwały, które dotyczyły opieki społecznej, zostały podjęte koniecznie, no najpóźniej z datą 2 kwietnia. Dziękuję jeszcze raz za wyjaśnienia, dziękuję państwu radnym. Myślę, że możemy w takim razie, ja jeszcze zapytam, tak, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos dotyczący projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 15 głosami za, nie mniej, jeszcze raz się upewnię, 3, 6, 9, 10, 11, 12, tak, nie pomyliłam się. 15 głosami za. 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
Tym samym zamykamy punkt 18 porządku obrad, przechodząc do punktu 19, czyli podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/11 Rady Miejskiej w Świętokłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie... I tu się wstrzymuję, Szanowni Państwo, ponieważ otwieram punkt 19, który brzmi inaczej. Więc wprowadzamy poprawkę. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Świętochłowice odrębnych obwodów głosowania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień oraz w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. I jeszcze raz poprosimy pana zastępcę naczelnika o zabranie głosu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Świętochłowice odrębnych obwodów głosowania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień oraz w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku tworzy się na obszarze miasta Świętochłowice następujące odrębne obwody głosowania. 1. Obwód głosowania nr 24 obejmujący Miejski Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ulicy Imieli 12. 2. Obwód głosowania nr 25 obejmujący Szpital Powiatowy w Świętochłowicach z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ulicy Chorzowskiej 36. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. Paragraf 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz zamieszczenie jej treści w Biletynie Informacji Publicznej. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w temacie projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zamykając tym samym punkt 19 porządku obrad i przystępując do punktu 20, a więc do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Pozwolę sobie przedstawić przedmiotowy projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Na podstawie artykułu 21 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 2 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, dziennik ustaw nr 66, pozycja 800 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala. Paragraf 1. Dokonać zmiany paragrafu 6 ust. 2 uchwały nr 5/29/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, który przyjmuje następujące brzmienie.
do określenia przewodniczącemu Rady Miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej wyznacza się wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w następującej kolejności. Pierwszy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Joachim Knechtel, drugi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pani Gerda Król. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach dokonaną na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2014 roku zachodzi potrzeba zmiany zapisu w paragrafie 6 ustęp 2 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach w kwestii upoważnienia wiceprzewodniczących Rady do podpisywania delegacji służbowych przewodniczącemu Rady Miejskiej. Czyli ta uchwała ma tylko charakter formalny, porządkujący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos w zakresie omawianej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Zamykamy punkt 20 obrad, przystępując do 21. A więc do rozpatrzenia skargi na działania prezydenta miasta, dyrektora ośrodka pomocy społecznej oraz prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji rewizyjnej. Nie mamy już teraz na sali przewodniczącego komisji. Myślę, że w takim razie może ja pozwolę sobie przedstawić. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działania prezydenta miasta, dyrektora ośrodka pomocy społecznej oraz prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 229 punkt 3 i 238 paragrafu 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 267. Rada Miejska w Świętochłowicach w paragrafie 1 uznaje skargę na działania prezydenta miasta, dyrektora ośrodka pomocy społecznej oraz prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętochłowice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest dosyć obszerne. Niniejsza skarga z dnia 30 października 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 21 listopada 2013 roku za pośrednictwem wojewody śląskiego. Skarżąca wyraża swoje niezadowolenie ze świadczeń otrzymywanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, kwestionuje ich wysokość oraz zasady ich przyznawania. Strona skarży się również na zły stan techniczny lokalu mieszkalnego, którego jest najemcą, w tym na niską temperaturę pomieszczeń spowodowaną starymi, nieszczelnymi oknami i drzwiami oraz zły stan techniczny pieca kaflowego. Podnosi także, że na każdym kroku, zarówno w Urzędzie Miejskim, jak w OPS oraz MPGL, spotyka się z brakiem środków finansowych, nieżyczliwością oraz niezrozumieniem. Z uwagi na pobyt skarżącej w szpitalu, rozpatrzenie skargi nastąpiło niezwłocznie po zgłoszeniu dyspozycyjności przez skarżącą, to jest w dniu 10 lutego 2014 roku, na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii oraz Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych. W posiedzeniu uczestniczyła skarżąca, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej. W wyniku rozpatrzenia skargi ustalono, że skarżąca korzysta z opieki społecznej od 1992 roku, czyli 22 lata.
aktualnie otrzymuje zasiłek stały w pełnej wysokości, zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby z przeznaczeniem na zakup leków oraz zasiłek na żywność. Ponadto od dnia 1 lutego 2014 roku skarżącej przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności, co skutkuje przyznaniem wyższego zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowo po uregulowaniu niewielkiej zaległości czynszowej zostanie odblokowany dodatek mieszkaniowy, który również przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej skarżącej. Ponadto skarżąca otrzymywała wynagrodzenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, które powinno w ocenie ośrodka pomocy społecznej pozwolić podopiecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym zakup leków oraz regulowanie należności mieszkaniowych. W odniesieniu do warunków bytowych stwierdzono, że MPGL udzielił skarżącej kompensaty w czynszu na okres 6 miesięcy, a nadto przeprowadził szereg prac remontowych w lokalu, włącznie z zakupem i montażem części wyposażenia kuchni oraz pokoju. Z uwagi na trudną sytuację materialną, skarżąca wyraziła zgodę na zamianę obecnie zajmowanego lokalu na mniejszy, jednak wniosek nie wpłynął do komisji mieszkaniowej, która... Ja odczytam i potem jeszcze dobrze powiem, jaki był rozwój sytuacji pani skarżącej. Czyli wracam, jednak wniosek nie wpłynął do komisji mieszkaniowej, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świętochowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego jest zobowiązana do jego rozpatrzenia. Analiza faktów, wysłuchanie stron, szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją w sprawie pozwoliła członkom komisji na dokonanie rzetelnej oceny działań podejmowanych zarówno przez OPS, jak i MPGL w omawianym zakresie. W wyniku tej analizy członkowie połączonych komisji stwierdzili, że zarzuty kierowane pod adresem prezydenta miasta, ośrodka pomocy społecznej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w zakresie udzielonej pomocy są bezpodstawne. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej skarżącej umożliwiono przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej realizujące zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy polegające na zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej w sferze mieszkaniowej dołożyło wszelkich starań i podjęło konkretne, wymierne działania w celu poprawy sytuacji bytowej skarżącej. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione działania i wysiłki zmierzające w kierunku poprawy sytuacji socjalno-bytowej skarżącej, członkowie połączonych Komisji Rady Miejskiej uznali skargę za bezzasadną. Chciałam tylko dodać, że pani skarżąca przy ostatniej wizycie, która miała miejsce wczoraj, powiedziała, że złożyła już wniosek o zamianę lokalu na mniejszy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w temacie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, czyli uznaniu skargi za bezzasadną? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę uznając skargę skarżącej za bezzasadną 14 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Prosimy panią Jadwigę Garbaciok. Tak, interpelacja. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado. W związku z lakoniczną odpowiedzią na mój wniosek dotyczący realizacji nowego boiska dla uczniów szkoły podstawowej nr 10, uprzejmie proszę o przesunięcie finansowe na ten cel, ponieważ projekt obiektu już jest od lat opracowany, a niestety uczniowie niepełnosprawni nie mają godnych warunków do zajęć kultury fizycznej, a przecież gmina powinna w pierwszym rzędzie dla nich wykonać to zadanie. Z kolei ten sam budynek szkoły jest w stanie zagrażającym. Na froncie obiektu jest poważne pęknięcie ściany. Proszę o zapewnienie właściwych warunków pracy tej placówki. Następna interpelacja.
Już po raz kolejny raz zwracam się do Wydziału Urzędu Miejskiego o oczyszczenie stawu przy ulicy Ślężan z zakorzenionej roślinności w środku akwenu. Informuję, że staw jest stosunkowo płytki, około metra głębokości, pozbawiony strefy głębinowej. Na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona jak w strefie przybrzeżnej. Dno stawowe zanieczyszczone jest odpadami, oczywiście przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy wyrzucili stary telewizor, fotel i tym podobne. Mieszkańcy domagają się o przywrócenie oczka wodnego do stanu naturalnego ekologicznie. Proszę też o wyniki badań wody z tego stawu. Wnioski czytać też czy nie? Prosilibyśmy na razie tylko interpelację. Dobrze? Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jeżeli chodzi o interpelację, to nikt z Państwa radnych nam interpelacji więcej nie złożył. Teraz zapytania i wnioski. W takim razie z zapytań mamy... Dobrze, to ja poproszę Pana Radnego Świerka, Pana Radnego Przewodniczącego Kubasa. Jeszcze kogoś? Ja chciałem przedstawić dwa wnioski. Jeden mój wniosek. Ja jeszcze raz, przeproszę, jeszcze raz. Ja rozumiem, że interpelację zamknęliśmy i tak. Jesteśmy w punkcie zapytania. No to zapytanie. Zapytanie, proszę bardzo. Znaczy interpelacje, zapytania to jest jeden punkt. Oczywiście. No dlatego... Tylko żeśmy to tak od siebie odseparowali, więc upewniłam się, że interpelacji więcej nie było. Tak, znaczy będzie. Moje zapytania i wniosek będzie mniej sarkastyczny niż odpowiedzi Pana Prezydenta na nasze wnioski i zapytania, ale też troszeczkę muszę tutaj podrążyć sprawę. Więc kolejne pytanie, trzecie. Po raz kolejny zwracam się w sprawie podjętych prawnych działań złożonego oświadczenia majątkowego Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Już od października ubiegłego roku staram się wyjaśnić sprawę ewidentnego podania nieprawdy oświadczenia majątkowych. Otóż z ostatniej odpowiedzi dowiedziałem się, że to właśnie ja, będąc funkcjonariuszem publicznym, jako radny mam obowiązek zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Dalej z pisma dowiedziałem się, że przeprowadzane są analizy przez stosowne i kompetentne organy, nie wiem o jakich organach kompetentnych, stosownych autor pisma mówi, i w zależności od dokonanych ustaleń, jeżeli wystąpi taka konieczność, zostaną powiadomione organa ścigania, gdyż na tym etapie sprawy byłoby to przedwczesne. Panie Prezydencie, to nie na mnie ciąży ustawowy obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania. Z treści artykułu 304 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego wynika, że instytucje samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić organa ścigania. Obowiązek zawiadomienia w tym przypadku nie spoczywa na każdym, tak jak Pan to sugeruje, ale na osobach pełniących funkcje kierownicze, czyli na Prezydencie. Użyte w przepisie określenie niezwłocznie oznacza, że w każdym czasie należy zawiadomić prokuratorem i stwierdzić, że działania w tym zakresie były przedwczesne. Panie Prezydencie, w stosunku do innych osób był Pan kompetentny do zawiadomienia prokuratury i bardzo szybko składał wnioski o możliwości popełnienia przestępstwa. Przykładowo sprawa oczyszczonego z zarzutów obecnego tutaj radnego Mośko. Dziwnym trafem w sprawie Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego nie ma takich uprawnień, takiej szybkości działania. Jak już się Pan ich doszuka, to uważa, że działania byłyby przedwczesne. Można przecież jeszcze poczekać. Być może Pan Naczelnik znowu się przypomni, że posiada majątek i po raz kolejny oświadczy, widzę oświadczenie z dnia 10 grudnia 2013 roku, że zapomniał, iż posiada samochód warty 42 tysiące złotych. Adresatem był Urząd Miejski, a nie Pan Prezydent tym razem. Też ciekawa sytuacja. Panie Prezydencie, ja nie mam obowiązku zawiadomienia prokuratury w sprawie składania ich oświadczeń. Ja, jak już mogę jedynie zawiadomić prokuraturę, to, że świadomie zaniechał Pan niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania. Po raz kolejny proszę o wskazanie, jakie zostały podjęte kroki w sprawie oświadczeń, a także przekazania analizy oświadczeń dokonanej przez Urząd Skarbowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to w zakresie zapytań. I wniosek. To gdybyśmy mogli prosić, ja bo wnioski poczekać, mamy w ma innym problemu. Punkcie porządku obrad. Tak? Tak, szanowni Państwo radni, tutaj mamy w punkcie 23 interpelacje i zapytania. Tak? Czyli rozumiem, że jesteśmy w trakcie. Jeszcze raz, szanowni Państwo.
Interpelacje i zapytania, 23 punkt, tak? Zgadza się? To znaczy, ja zapytam pani naczelnik i powiem tak, moja decyzja mogłaby taka być, ale wiem, że pani naczelnik... Pani naczelnik... No, jak się skończyły jedne, to może być drugie. Interpelacje i zapytania są w punkcie jednym, a wnioski i oświadczenie informacji są w kolejnym. Tak, muszę zamknąć punkt. No, dobrze, ja bardzo proszę, ja rozumiem, że są osoby, które składały jednocześnie wnioski, interpelacje i zapytania. To teraz nie. Dobrze. Ja przepraszam, tylko się jeszcze upewnię. Aha, to zapytanie już miało miejsce. Dobrze, czy szanowni państwo jeszcze mają zapytania, które nie zostały złożone? Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Zostało złożone, prosimy bardzo. Pan przewodniczący Mariusz Kubas. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Kontynuując jakby poruszane kwestie na ostatniej sesji Rady Miejskiej, zwracam się z uprzejmym zapytaniem w zakresie podjętej współpracy z nową kancelarią prawną. Proszę w ramach informacji publicznej o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na następujące zagadnienia. Proszę o podanie pełnej nazwy kancelarii prawnej, z którą została podjęta współpraca, na jaki okres została zawarta umowa. Proszę o podanie kosztu, jaki poniesie gmina z tytułu podjętej współpracy z nową kancelarią prawną. Oczywiście mając na uwadze, że nie został ogłoszony przetarg, należy domniemywać, że kwota nie przekracza progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. A zatem proszę o podanie dokładnej kwoty, na jaką została zawarta umowa. Proszę również o podanie, w którym rozdziale uchwały budżetowej na 2014 rok oraz w jakiej wysokości zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Ponadto proszę o informację, czym była podyktowana decyzja o podjęciu współpracy z nową kancelarią prawną na 8 miesięcy przed końcem kadencji. Czym jest podyktowana decyzja ogłoszona przez dyrektora urzędu na ostatniej sesji Rady Miejskiej, że biuro prawne tutejszego urzędu wymaga reorganizacji na 8 miesięcy przed upływem kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy jeszcze ktoś z państwa ma zapytanie? Nie, to ja pozwolę sobie udzielić głosu. W imieniu mieszkańców ulicy Licealnej zwracam się z zapytaniem o możliwość zabezpieczenia i uzupełnienia ekranu akustycznego usytuowanego przy zjeździe z drogowej trasy średnicowej na ulicę Żołnierską. Mieszkańcy sygnalizują systematyczną dewastację i rozbiórkę ekranu, który chroni lokatorów zamieszkujących blisko położone budynki od nieodległego, bardzo uciążliwego, stałego hałasu. Dziękuję bardzo. Tym samym, szanowni państwo, wyczerpujemy punkt interpelacje i zapytania, czyli zamykamy punkt 23, przechodzimy do punktu 24, czyli wolne wnioski, informacje, oświadczenia. I tu poproszę pana radnego Świerka. No proszę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobrze. Wniosek grupy radnych podpisanych pod wnioskiem. Nawiązując do odpowiedzi, która notabene dzisiaj była przeczytana, na wniosek z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wypowiadania umów o pracę pracownikom zatrudnionym w Centrum Kultury Śląskiej, po raz kolejny wnioskujemy o powstrzymanie procedury zwolnień pracowników, podjęcie działań, jakie zaproponowaliśmy wcześniej, do cofnięcia krzywdzących pracowników decyzji włącznie. Wnioskujemy o szczegóły podpisania umowy z firmą, która ma dotychczasowe zadania zatrudnionych pracowników. Tutaj była kwestia tłumaczenia, że rozmowy się będzie prowadziło wstępnie. Z tego, co żeśmy się próbowali dowiedzieć, nie będą to korzystne dla naszych mieszkańców umowy o pracę. Chyba nawet nie o pracę, tylko inna forma zatrudnienia. Wyjaśnić krzywdzące stwierdzenie, celem jest podwyższenie jakości oraz poziomu utrzymania czystości, sugerujące, że pracownicy źle wykonywali swoje obowiązki. Trudno dyskutować o tym, czy wizerunek obiektów polepszy się, ale obserwacje podobnych działań w innych jednostkach budzi wiele kontrowersji.
wnioskujemy o przedstawienie szczegółowych informacji o wszystkich podobnych działaniach w jednostkach miejskich, w tym SPZOS, Urząd Miejski itd. Wnioskujemy o szczegółowe informacje na temat tego, czy podobne działania są planowane w przyszłości. Już tylko znane sytuacje, które żeśmy mieli okazję poznać, wiele budzą kontrowersji, jak moralnie i ekonomicznie takie działania, które pogarszają sytuację pracowników i ich rodzin, uzasadnić patrząc na bogate plany miejskich imprez. Czy ktoś musi stracić pracę, aby inni mogli się bawić? Czy decydenci za swoich biurek zdają sobie sprawę, że za każdym takim działaniem stoją ludzkie dramaty? Bez względu, ilu osób one dotyczą. Wnioskujemy o natychmiastowe zaprzestanie takich działań. Przypominamy, że miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy, którzy są jego największym dobrem. Ludzie muszą żyć zgodnie i godnie. Niepotrzebne nam bogate igrzyska, kiedy innym bieda patrzy w oczy. Czy pomyślano, że takie działania to destrukcja, że zwalniani stają się potencjalnymi podopiecznymi opieki społecznej, że mogą się znaleźć w gronie osób, które ze względu na trudną sytuację zaprzestaną płacić czynsz? Lawina nabiera rozpędu. W błysku fleszy, kamer, audycji radiowych, materiałów z gazet chwali się wszystkim, czym można i to niejednokrotnie jedną sprawą dziesiątki razy, często wydając na to miejskie fundusze. W cieniu gabinetów podejmuje się decyzje, które doprowadzają mieszkańców i ich rodziny do nędzy. Dość takim działaniom. Kontrowersyjna wobec powyższych działań jest ostatnio zaistniała sytuacja, jak ma miejsce w Urzędzie Miejskim. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawiono radnym nowo zatrudnioną firmę prawniczą wykonującą usługi na rzecz Urzędu Miejskiego. Pytamy więc, co jest powodem takiego działania? Oszczędności, poprawa jakości usług w tej materii, a w związku z tym nasuwa się pytanie, ilu z zatrudnionych radców prawnych otrzymało wypowiedzenia. Wnioskujemy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, o czym prosimy powiadomić wszystkich zainteresowanych w tej sprawie. To jest nasz wniosek wspólny radnych. I jeszcze pozwolę sobie w tym punkcie przedstawić Państwu informację i oświadczyć, że dzięki pracom w zarządzie w wodociągach chorzowskich, w związku chorzowskim świętowickim podjęliśmy działania i doszliśmy do sytuacji, kiedy na przyszły rok mieszkańcy Świętochłowic nie będą mieli podwyższonych opłat z tytułu zużycia wody na terenie miasta Świętochłowice. I z tego miejsca chcę podziękować kolegom współpracującym ze mną, radnym Marcinowi Bawejowi i radnemu Andrzejowi Miłkowi. Konsensus, jak żeśmy uzyskali z Chorzowem, daje nam też jakąś promesę do tego, żeby przynajmniej w tym względzie najbiedniejszym mieszkańcom i wszystkim mieszkańcom Świętochłowic wyjść naprzeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu Świerkowi i w dalszym, tak, prosimy panią wiceprzewodniczącą Gentę Król. Pani przewodnicząca, panie prezydencie. Mam dwa wnioski. Jeden w imieniu mieszkańców ulicy Katowickiej 78 oraz Ogrodowej. Zwracam się z prośbą o wykonanie nowej nawierzchni ulicy Ogrodowej. Ulica jest wyłożona kostką, trylinką oraz zniszczonym asfaltem. Ulica graniczy z zakończoną inwestycją torowiska oraz piękną nawierzchnią ulicy Armii Krajowej w Chorzowie. Zdanie mieszkańców niewątpliwie poprawiłoby to wygląd i wjazd do naszego miasta. I drugi wniosek. Proszę uprzejmie o spowodowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymywania czystości w miastach i osiedlach wysprzątania terenu przy ulicy Katowickiej 56 w kierunku do mostu. Jest to teren działka PKP, która to firma nie wykonuje swoich czynności w zakresie utrzymania porządku od dłuższego czasu. Poza tym wnoszę o wymianę rynien i rur spustowych, które zamontowane są na moście, a obecnie częściowo zniszczone i oberwane. Podczas opadów woda leje się na przychodniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz pana, rozumiem, zamiast pana Zbigniewa Nowaka, tak, o odczytanie wniosku pana radnego Zbigniewa Mośko. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, w zastępstwie mojego kolegi Zbigniewa Nowaka pozwolę sobie czytać jego wnioski. W imieniu własnym oraz mieszkańców wnioskuję o wyjaśnienia oraz pilne rozwiązania w sprawie czystości w miejscach publicznych, takich jak skwery, parki, place zabaw i tym podobne. Wnioskuję o szczegółową informację, która firma odpowiada za oczyszczenie
wymienionych miejsc, jaka jest częstotliwość sprzątania i kto odpowiada za nadzór. Z przykrością stwierdzam, że miejsca takie są zaniedbane, a często zagrażają zdrowiu osób tam przebywających, w szczególności dzieci w sytuacji nieuprzątniętych śmieci, takich jak potłuczone szkło. Wnioskuję o potraktowanie sprawy jako pilnej. Do wyjaśnienia jednocześnie wnioskuję o uprzątnięcie tych terenów. Jednocześnie zwracam uwagę na to, że niewiele lepsza sytuacja jest w mieście, w innych terenach, takich jak chodniki i ulice. Drugi wniosek kolegi Zbigniewa Nowaka dotyczy prośby złożonej w dniu 3 marca 2014, tu jest chyba pomyłka, bo jest napisane 15, w sprawie udostępnienia projektów budowlanych wraz z wszelkimi materiałami reklamowymi, takimi jak filmy, animacje, gazety, plakaty, ulotki, łącznie z wszystkimi poniesionymi na ten cel kosztami. W piśmie, które otrzymałem, brakuje odpowiedzi w sprawie opisanych materiałów reklamowych, promocyjnych. Wobec powyższego wnioskuję o wyjaśnienie braku odpowiedzi i ponawiam prośbę o ich udostępnienie. Jednocześnie proszę o nie odsyłanie zainteresowanych do stron internetowych, a fizyczne udostępnienie materiałów. I trzeci wniosek. W imieniu własnym oraz mieszkańców wnioskuję o pilne zajęcie się sprawą nasilającego się fetoru z okolic miejskiego wysypiska śmieci. Z przykrością stwierdzam, że niestety poprzednie wnioski nie przyniosły żadnego skutku. Wręcz przeciwnie, nieprzyjemny fetor jest coraz częstszy oraz coraz bardziej dokuczliwy. W związku z tym, że sprawa niestety ciągnie się dłuższego czasu bez poprawy warunków życia okolicznych mieszkańców, wnioskuję o powołanie zespołu, który zbada całą sytuację. Chcemy znać przyczynę oraz zjawisko ma wpływ na nasze życie i zdrowie. Przypominam, że w sąsiedztwie jest szkoła, przedszkole i żłobek. Wnioskujemy o dane na temat ilości składowanych odpadów, rodzaju tych odpadów, przez jakie firmy odpady te są składowane, z jakich miast. Porównać te dane do 5 lat wstecz. Nie ma tu miejsca na zasłanianie się tajemnicami handlowymi, bo chodzi o nasze życie i zdrowie. W imieniu mieszkańców Zbigniew Nowak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu radnemu w imieniu pana przewodniczącego Zbigniewa Nowaka i prosimy panią przewodniczącą Jadwigę Garbaciok. Mamy dwa wnioski. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado. Wnioskuję o zlecenie zwiększenia częstotliwości wywozu śmieci oraz dostawienie dodatkowych kontenerów przez firmę PUK Ruda Śląska w obrębie zasobów spółdzielni mieszkaniowej, czyli przy ulicy Ślężan, Wiślan i Jodłowa. Proszę o wyegzekwowanie utrzymania czystości, sprzątnięcie wszelkich opakowań, butelek plastikowych wzdłuż traktu pieszego wiodącego do przystanku tramwajowego z ulicy Ślężan, tuż przy stawie, w stronę przystanku na Bytomskiej. Drugi wniosek. W związku ze zniszczeniem, zdewastowaniem ławek przez chuliganów po kradzieży drewnianych elementów, pozostały wystające metalowe płaskowniki służące do montażu siedzisk do betonowej podstawy. Uprzejmie proszę o usunięcie tych stalowych kikutów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla spacerowiczów. Informuję, że wyżej wymienione elementy płaskowników rozmieszczone są przy boisku osiedlowym przy ulicy Ślężan. Dziękuję bardzo. Prosimy w imieniu pani radnej Zofii Pogody pana radnego Łatasia. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Postaram się w miarę płynnie odczytać wniosek pani radnej Zofii Pogody. Jest to wniosek dotyczący wyasfaltowania drogi prowadzącej do miejskiego przedszkola numer 11 oraz wewnątrz przedszkola. Wyboje i znaczne nierówności zagrażają bezpieczeństwu dzieci, rodziców oraz pracowników placówki. Te utrudnienia występują na działce o numerze 1216/14. Wniosek drugi dotyczy remontu pieca i ewentualnie instalacji centralnego ogrzewania przed okresem grzewczym. Ponieważ
znika woda, w cudzysłowie, znika woda z centralnego ogrzewania i raz w tygodniu trzeba dolewać wodę, bo kaloryfery są zimne. Jeżeli dzieje się to w wolne dni, to dzieci przychodzą do zimnego przedszkola. Proszę w imieniu pani radnej Zofii Pogody o pozytywne rozwiązanie przedstawionych wniosków. Dziękujemy bardzo, dziękujemy panu radnemu i prosimy pana przewodniczącego Mariusza Kubasa. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Wniosek w związku ze zgłaszanymi uwagami mieszkańców wnioskuję o posprzątanie ulicy Piechaczka. Jednocześnie proszę o uporządkowanie terenu zlokalizowanego na działce o numerze 1150, łamane na 55, na której zalegają bloki betonowe, kamienie oraz pozostałości po betonowych kwietnikach. Sprawę oczywiście zna pan prezydent, bo osobiście był, nazwijmy to, na wizji lokalnej, już chyba rok czasu upłynął. Dalej jesteśmy w punkcie wyjścia w tej chwili. Proszę. To ja ponownie pana prezydenta zapraszam. Możemy od razu po sesji jechać i zobaczyć. Ponadto po raz kolejny wnioskuję, aby pan prezydent nie pozostawał obojętny na potrzeby mieszkańców i przedmiotową działkę był skłonny przeznaczyć na miejsca parkingowe. Chyba nie muszę dodawać, że bardzo potrzebne w tym miejscu, w tej lokalizacji. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Czy państwo radni jeszcze mają jakieś wnioski? Proszę bardzo, prosimy pana radnego Marka Palkę. Czy to jest teren gminy? Tam jest wspólnoty. No. Powiem ci szczerze, ja nie wiem, gdzie to jest. Ja to obejrzę na mapie. Ja to też raz oglądałam na mapie i zapomniałam. To nie jest wszystko te gminy, są wspólnoty, niech ktoś coś robił. Może to są wspólnoty. Szanowni mieszkańcy, Wysoka Rado, państwo przewodniczący, panie prezydencie. Treść wniosku. W imieniu kierowców z naszego, a także z innych miast wnoszę o naprawę fragmentu nawierzchni ulicy Wojska Polskiego. Na wysokości zjazdu w ulicę Nową znajduje się pas, z którego zerwano asfalt i do dnia dzisiejszego ubytków jezdni nie uzupełniono. Uskok nie jest oznakowany, co zwłaszcza w godzinach nocnych stwarza realne ryzyko uszkodzenia samochodu i naraża kierowców na niebezpieczeństwo. Podobny, choć płytszy ubytek znajduje się za rondem na pasie ruchu w kierunku Zgody. Proszę o wyrównanie nawierzchni jezdni tak, by nie była zagrożeniem dla korzystającej z niej uczestników. Informacja, myślę, że o tyle istotna, że przynajmniej dla części z nas, albo dla dużej części z nas, fakt kanonizacji Jana Pawła II będzie miał za niedługo miejsce. W związku z czym drużyna WOPR Świętochłowice, Stowarzyszenie Krwiodawców oraz Urząd Miejski mamy zaszczyt zaprosić państwa na sztafetę Świętochłowice-Watykan. Takie zaproszenie jest oczywiście dla wszystkich mieszkańców, dla nas radnych, dla wszystkich, którzy będą mieli ochotę po prostu wziąć, uczestniczyć w tym wydarzeniu sportowo-duchowym. Wesprzeć je też swoją oczywiście aktywnością albo w zakresie sztafety, albo w zakresie pomocy, bo rąk bardzo wiele się tam przyda. Oczywiście nie każdy może być na placu Świętego Piotra, ale myślę, że możemy to uczcić właśnie w taki sposób. 23 kwietnia zaczynamy o godzinie 17, kończymy 26 o godzinie 18, także jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam bez względu na to, gdzie siedzimy w tych ławach. Chcę również dodać, że patronat nad całością imprezy objął metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, prezydent miasta i moja skromna osoba, i z tego miejsca też chcę podziękować urzędowi, że włączył się aktywnie w całość imprezy, bo myślę, że i dla miasta, i dla tych stowarzyszeń przynajmniej, byłaby to organizacja zbyt dużej imprezy promującej miasto, a tak dzięki temu wsparciu możemy zrobić coś, co myślę, że i dla Świętochłowic, i dla naszych mieszkańców będzie fajne. I tak jak mówię, nie wszyscy mogą być na placu Świętego Piotra, a w taki sposób możemy ten okres też pewnego rodzaju refleksji duchowej oddać. Serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam. Szkoła podstawowa numer 1,
basen. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie prezydencie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie przewodniczący, tak, ad vocem chciałem powiedzieć, że remont Wojska Kabelskiego nie zakończył się, a trwa. Ze względu na to, że mieliśmy okres zimowy i temperatura w nocy spada, mimo tego, że w tym roku była zima faktycznie łagodna, to żeby wykonać nawierzchnię asfaltową, na którą żądamy 5 lat gwarancji, to musimy mieć 3 doby temperatury 10 stopni, także w nocy. I remont tego odcinka zostanie zakończony w ciągu 2 tygodni, zaczął się w poniedziałek. Jakby pan przewodniczący tam był dzisiaj, to już firma pracuje. Uskok jest oznaczony w ten sposób, że jest ograniczenie prędkości do 400 km i znak roboty budowlane. Jeszcze chciałem się odnieść, oczywiście na wszystkie odpowiedzi dostaniecie państwo odpowiedzi szczegółowe, natomiast co do interpelacji pana radnego Nowaka dotyczącego negatywnych zapachów, jak się pan radny wyraził, z wysypiska, miejskiego wysypiska śmieci. Proszę państwa, te zapachy nie pochodzą z miejskiego wysypiska odpadów należącego do MPGK Świętochłowice, a z terenu firmy zlokalizowanej na terenie Rudy Śląskiej. Miasto Ruda Śląska prowadzi postępowanie przeciwko tej firmie, to znaczy odcofnięcie im zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ale tak jak mówię, my mamy ograniczony wpływ na działalność tej firmy, która jest położona w Rudzie Śląskiej. Z urzędu przeze mnie kierowane były pisma do ówczesnego wiceprezydenta pana Morka, prezydenta Rudy Śląskiej w sprawie tych negatywnych zapachów, które faktycznie do osiedla Ustroj nie docierają. My z nimi walczymy, natomiast no, to jest walka, która niestety trwa kilka miesięcy. Mam nadzieję, że zakończy się powodzeniem. Co do tych faktycznie dewastowanych ekranów akustycznych przy ulicy Licealnej, tą sprawę już podnosiła pani radna Gerda Król wielokrotnie i faktycznie zleciliśmy naprawę tych ekranów i przede wszystkim zabezpieczenie jego przed kradzieżą, bo one są z takich paneli metalowych, które niestety da się demontować i, no, i niepewne niestety trafiają na złom i to jest powodem tych dewastacji. No, trzeba to niestety zaspawać na stałe, no bo właśnie inaczej, żeby inaczej się tych kradzieży nie uniknie. Dokładnie, tak? No. Też tak myśleliśmy, stąd cieszymy się, że... Tak, tylko że szanowni państwo, w zeszłym roku na drogowej trasie średnicowej, na tym pasie rozdzielającym jezdnie w obie kierunki, ekrany zostały wymalowane, oczywiście zabezpieczone przed korozją. No i w tym roku tą część właśnie przy ulicy Licealnej od strony centrum, no też chcemy poddać takiemu liftingowi, remontowi, no i właśnie uzupełnieniu tych brakujących elementów, a one brakują na tym zakręcie z ulicą Żołnierską. Tam jest najgorzej. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy i cieszymy się, że tutaj takie decyzje zapadły. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To chcę państwu powiedzieć, że teren boiska, na którym te metalowe elementy wystają faktycznie, znaczy nie boiska, tylko rejonu boiska, został oddany w zarząd Osir-Skałka i pracownicy Osir-Skałka no, powinni w ciągu tygodnia te elementy wyciąć, jeżeli one tam faktycznie jeszcze będą, bo to są elementy metalowe, a ławki, które były zniszczone, mają naprawić właśnie pracownicy Osir-Skałka, no bo to oni będą zarządzać tym obiektem. Ale no, część mają naprawić, a część mają po prostu wyciąć, żeby nie stanowił zagrożenia. Dziękujemy panu prezydentowi za wyjaśnienie kilku spraw od razu. Jesteśmy wdzięczni. I szanowni państwo, ja z przyjemnością przejdę do punktu 25, ale na skutek tego, że dzisiaj obchodzimy 9. rocznicę śmierci papieża, czy może chwilą ciszy, ja nie wiem o minucie, ale chwilą ciszy nie uczcilibyśmy tutaj tej okoliczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu radnym, zamykając jednocześnie punkt 24 porządku obrad i przechodząc do punktu 25, czyli zakończenia sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady 47. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Dziękuję państwu radnym, panu prezydentowi, pani dyrektor urzędu. Dziękuję ŚTMC, czyli naszej świętochłowickiej telewizji miejskiej, pani naczelnik i tym naszym mieszkańcom, którzy wytrwali do samego końca sesji. Dziękujemy.